Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic Mroczne Tajemnice. No i jesteśmy w tej całej świątyni. Jak widzicie, jesteśmy na początku, zaraz przy wejściu. No i po kolei musimy ją przejść. Ja bym chciał to zrobić jak najszybciej, bo po prostu nie wiem dlaczego, ale bardzo nie lubię tego etapu gry. No nie wiem, po prostu nie lubię. No nie lubię po prostu tych cmentarzy z orków. Nie podoba mi się ten etap, no i jakoś nie darzę go niestety sympatią. Jednak no najlepiej wszystko tutaj przeszukać dobrze. Mam jakiś przełącznik, więc podejrzewam, że jakoś się tam trzeba będzie dostać. Więc sobie tutaj po kolei postaram się poszukać różnych opcji, bo powiem szczerze, nie lubię tego etapu, bo nie do końca wiem zawsze co tam mam robić. No ale myślę, że tym razem jakoś to pójdzie. Muszę na pewno szukać jakiegoś przełącznika. O, widzę, że te mumie działają mniej więcej jak skrzynie albo coś takiego. Zobaczymy co tu mamy. Gorzki chleb, mumia. Kolejna mumia. O, mamy dwie mikstury. Zawsze spoko. Liczę, że to przejdę w jednym odcinku, ale jeżeli się nie uda, to bym się wcale nie dziwił. Okej. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? No w tym miejscu na razie nic. Okej, dobra, sprawdźmy to miejsce może. Widzę, że mumie to są takie typowe skrzynie po prostu, tylko no w bandażach. Jutro koniec szkoły, znaczy przerwa świąteczna. No niestety wy to zobaczycie jakiś czas później. Ale jakby to powiedzieć, no cóż. Okej, otworzyło się, podejrzewam, że tamto wejście, więc szybko tu pójdźmy. Czekajcie. W którym to miejscu się mogło otworzyć? O, chyba w tym. Słyszę walkę. Więc trzeba będzie tam podejść. No jakieś pierścienie tutaj mam. Szczerze, nawet mi się tam na razie nie chce iść. Mimo że słyszę odgłosy walki, to i tak wiem, że nie muszę się chyba śpieszyć. Wolę sobie wszystko na spokojnie popenetrować. Widać, że to są mumie orków. Do tego jestem pewny na 100%. Czekajcie. Ja słyszę, że tam ewidentnie kogoś mordują. No ale no niestety no. Są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Póki co najważniejsze jest dla mnie, żeby ukończyć jakoś ten etap w tym odcinku, ale no nie chcę nic pominąć, no bo wiecie, może się okazać, że jest tutaj coś fajnego. Coś, co dodali twórcy. No bo skąd mam wiedzieć, co im przyszło do głowy? Nigdy wcześniej nie byłem na tym poziomie w Mrocznych Tajemnicach. O kurczę, tam bym się chciał dostać, ale tam chyba nie mam szans. No to chociaż tutaj się dostaniemy. Ważne, że miksturki są, że są tu jakieś przedmioty w ogóle. Że nie marnuję czasu, bo mikstury zawsze się przydadzą. Myślę, że wszyscy fani to wiedzą, że w Gothicu mikstur nigdy za wiele. Tak samo te zwoje leczenia oraz inne zwoje generalnie wszystkiego, wszystkiej, każdej maści. Dobra, tu mamy wszystko, więc mogę przejść już chyba do tych sal. Ktoś tu był mordowany chyba.
Dobra, zejdźmy tam może niżej, bo tutaj nic nie widzę. O, stoi sobie Ballucor. Trzeba mu pomóc. A, dobra. Banalni są ci orkowie. Tutaj wszyscy strażnicy umarli. Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. No. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Dobra. No i musimy tutaj powalczyć z tymi orkami. I generalnie znaleźć części jakiegoś tam zaklęcia, chyba tak to można nazwać. No generalnie bardzo nie lubię, jak już sam mówiłem, tego etapu gry. No mamy tu faktycznie trzy korytarze i chyba najprościej jest zacząć od tego, jeżeli mnie pamięć nie myli. Chyba że to jest taki kosmiczny korytarz. O nie, dobra, czyli ten korytarz zostawiamy na sam koniec. Tego korytarza nie chcemy. Dobra, pójdę tutaj. Tutaj kojarzę, że było szybko w miarę. Tylko, że... No właśnie z tym gościem będzie kupę kłopotów. Tego jestem pewny. On będzie się gubił, zdaje mi się. I odnajdywał, tak mi się wydaje po prostu. No i gdzieś już go słyszę, że go mordują, no. Nie, no to standard po prostu. Nie dziwi mnie to. Dobra, więc ja sobie może zacznę od tego korytarza, żeby iść tak od ostatniego do pierwszego. Może tutaj takie coś zrobimy. I tu mamy trochę orków. Dobra. A no, prości w pokonaniu oczywiście. Co nie znaczy, że wszyscy orkowie są prości w pokonaniu. Dobra, co tu mamy? Jakąś studzienkę kanalizacyjną chyba. Widzicie, orkowie już w tamtych czasach wiedzieli, jak robić studzienki kanalizacyjne. Dobra, tu mamy jakieś tam wejście. Ale czy coś tutaj jeszcze mamy w ogóle? Nie mamy. A czy tam się da coś zobaczyć, coś podnieść? Da się tam wejść w ogóle? Czekajcie, muszę telekinezę ogarnąć. Bo obawiam się, że musimy to podnieść za pomocą telekinezy. Mamy połowę pergaminu, krusz pacha i napój. Może ten pergamin na początek. No
Dobra. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o moją telekinezę. Ale co powiedzieć, no chociaż mam ten... Chociaż mam... Jedną rzecz, po którą tutaj przyszedłem, chociaż jeszcze tutaj też są jacyś orkowie. Nie wiem jak wielu. Ale są, nie? Słyszę orka. Ja nie wiem, w ogóle wydaje mi się, jakby ci orkowie byli tutaj zbugowani. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że coś tu jest nie tak z tymi orkami. Dobra. Jest tu może jakiś przełącznik? Nie widzę nic. To nie jest, najlepiej wyjść stąd po prostu. Pójdziemy do środkowego korytarza. O, mamy Bala Lucora. To bardzo fajnie. Może powiedzmy mu o tym pierwszym pergaminie. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. No, dzięki, że mówisz, bo bym nie wiedział. No i teraz musimy wejść do tego nieszczęsnego przejścia. Przejścia numer 2, w którym musimy skoczyć na dół. Albo i nie musimy. Też mamy jakieś tam bronie, strzała. O, mamy drugą połowę pergaminu. Miecz bojowy. No i tyle chyba. No i mamy zejście. Ale tam już byliśmy, bo widzę zabite ciała orków. Znalazłem fragment pergaminu. No nie. Nie wierzę, że się zwiesił. Kurczę. Serio? Musi się udać odwiesić, kurde no. Dobra, nic, będę musiał przejść do tego momentu. Jak ja lubię Gotika i te jego bugi, po prostu... Kurde, no nic nie zrobię, sorry, ale no... Widzimy się za chwilę. Okej, słuchajcie, no poza wizją dużo razy próbowałem ogarnąć tą misję, no coś się zbugowało. I słuchajcie, jaki mam pomysł. Otóż wyrzucę... te całe pergaminy. Czekajcie, gdzie one są? O, połowa pergaminu. Wyrzucę to. I musimy tak zrobić, żeby on... O, dobra, pojawił się tu. I teraz niech z nami idzie tu. Bo jeżeli to tylko miałem przy sobie, to od razu się bugowało. Dobra, i teraz pogadamy. Pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale. To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Dobra, już ja ci pomogę. Pójdziemy po prostu do tego trzeciego przejścia, tylko gdzie ono się znajduje? Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. To mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. Dobra, okej. Potrzebuję tunelu i chyba tędy muszę iść. Nie, nie tędy. Czekajcie. Tu jest ten tunel. O, i tutaj pójdziemy do tej głównej śmiesznej komnaty.
w której trzeba niestety pokonać trochę tych żałosnych orków. Nic nam one nie zrobią na szczęście, bo są bardzo słabe, no i tu jest ich problem. Albo ja jestem za mocny jak na ten etap gry. W każdym bądź razie no nic nie mogą robić. Dobra. Poszukamy ich jeszcze, chociaż ich już tutaj chyba nie ma zbyt wiele. No i Ballucor się tu powinien zaraz pojawić, a jeżeli się nie pojawi, no to mamy kolejnego jakiegoś, pożal się Boże, buga. A mnie już nic chyba nie zdziwi w tym gotiku. Żeby się tylko udało grę ukończyć, to będzie dobrze. No, już widzę, że on tam próbuje. Próbuje się tu dostać, ale nie ma jakiejś mocy. Dobra. Teraz z nim pójdziemy tu kawałek, on coś tam zacznie gadać. Generalnie powinna się misja odblokować dalej. No. Dobra, musimy z nim pochodzić, on zaraz coś tutaj odwali. No, tak jak myślałem. Tyle, że on ma czas oczywiście. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Swoją drogą ciekaw jestem, bo to była taka wizja i oni jako całe bractwo mieli tą samą wizję i każdy widział to samo. Nie do końca to ogarniam, no ale niech im będzie. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Właśnie tutaj, przed tą ścianą. Dobra. Magia. Szukamy, szukamy. Jest orkowe zaklęcie teleportacji. Cyk. I musimy otworzyć dziadkowi bramę. Chodź tu, Bal. Ballucor. Zapraszamy. No chodź. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Dobra. Teraz tak. Co tu jest w tej komorze? Mamy tu parę jakichś przejść. I teraz tak. Ja kojarzę, że to było chyba to główne przejście. Ale mogę się mylić. Mamy tutaj psiankę, kociankę. Ej, ktoś kto wymyślał te nazwy, to był naprawdę niezły śmieszek. Psianka i kocianka. Oczywiście. Tutaj powinno być już chyba to miejsce główne. No, dokładnie tak. Jeszcze tutaj zobaczymy, co mamy. Piekielnika. Gorzki chleb. I chyba tyle, albo jeszcze drugi gorzki chleb. Okej. Okay. Jest tu bal i idziemy do głównej komnaty. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie! Panie, przemów do mnie! Śniący, ukaż się swojemu słudze! Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny! Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana! Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą! Gin, niewierny psie!
A to głupek. Naprawdę, nie wiem, co on chciał osiągnąć. Ale się mu to niestety nie udało. Dobra, no. Z bala Lukora chyba nic nie zabierzemy. Coś tu jest. No jest jakiś miecz śmierci. Generalnie nic ciekawego tutaj nie ma. A my już musimy stąd spadać. Bo jest to marnowanie czasu. Ja już bym chciał jak najszybciej dostać się do magów wody i wykonać tą misję, którą mam zleconą przez pradawnych, bo obawiam się, że lepiej ją zrobić jak najszybciej. Czekajcie, którędy się stąd wychodziło? Nie tędy, nie tam, chyba tym wejściem. No i możemy stąd już wychodzić po prostu. Teraz się szybko teleportniemy do obozu bractwa. No i mamy tą bardzo nielubianą przeze mnie misję za sobą, bo naprawdę bardzo jej nie lubię. Nie wiem dlaczego. W ogóle jej nie darzę żadnym szacunkiem. Jest to dla mnie taki... No nie wiem. Nie wiem, parę razy w życiu ją wykonywałem i po prostu jej bardzo nie lubię. Jest to dla mnie naprawdę bardzo męcząca misja, chociaż w sumie trwa ona ile? 10 minut? Nawet nie. Szukamy multiteleportu. Okej, teleportniemy się szybko do obozu bractwa. Co by czasu nie marnować. Obóz sekty. I tu pogadamy z tym panem. Może, którzy nigdy się nie... Korangarem. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku. Nic. A co z balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Tak długo, jak zginęli? Nie, ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. Czekaj, lepiej się... Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. To się już więcej nie powtórzy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się! Ludzie zawsze gadają. No okej, powinniśmy je mieć. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Gdzie mogę znaleźć te zioła? Poszukaj na bagnach za obozem. Zawsze musisz się zapuścić uważać dość daleko, więc uważaj na błotne węże. I nie trać ani chwili. Czekaj, idź lepiej już. Się w nic nie pakować. To się już więcej nie powtórzy. Jak rozpoznam te zioła? Przypominają gwiazdę z 8 zielonymi i pomarańczowymi liśćmi. Ruszaj w drogę. Okej. Nie myśl wierzyć we wszystko. To się już... A, dobra, musimy ich iść poszukać. Ile? 5, dobra. Może? Wydawało mi się, że już tam byłem, więc nie wiem dlaczego muszę ich szukać jeszcze raz. Ale skoro muszę, no to co zrobię, no. Znajdziemy je szybko i wracamy tam, do Korangara, naszego przyjaciela. No znaczy on jeszcze nie jest naszym przyjacielem, ale jeżeli patrzyłbym na ogół historii Gotika... O kurde, że mam trochę HP. No kurczę, co jest? Serio ta bariera musi być taka agresywna? Dobra, to pójdziemy na obkoło. Chociaż dla mnie to trochę głupie. Muszę znaleźć jakieś 5 gwiazd, znaczy 5 ziół w kształcie gwiazdy. Kurde, już mnie to wkurza. Gdzie mam tych ziół szukać? Jestem ciekaw. Może tutaj będą. Powinny tu być. Jeżeli ich nie ma tu, to trudno, ale powinny raczej się tutaj pojawić.
Chodź tu, panie krwiopijca. Dobra. O! No niestety. Znowu się nam... Już nie powiem co, bo... Powinno się tam normalnie dać na legalu przechodzić. Nie rozumiem czemu nie. No i co? A? Znowu mnie tu coś trafi. Tutaj nie widzę ziół, ale wyczuwam nagły atak tej śmiesznej bariery. Dobra, musimy pokonać pana błotnego węża. O kurde. Trzeba przyznać, że są mocne. Bardzo mocne, można powiedzieć. Ale nie takie problemy się kacowało w goticzku. Wydawało mi się, że widziałem przed chwilą jedno z tych ziół. Jest tu jakieś zioło uzdrawiające, trzecie zioło uzdrawiające. Szukamy dalej. Raczej nie powinno być to trudne do znalezienia, no ale... No dobra, są tu zioła uzdrawiające. Mamy 5 ziół, no wezmę może to 6 jeszcze. A, tak w razie czego. Dobra, mamy. Jest na nie dużo doświadczenia, to może lepiej je pozabijać. Może już nigdy się tutaj nie udam. No bo 500 doświadczenia za jednego węża, który jest banalny w pokonaniu. To by było żal, aż nie wykorzystać tego. Dobra, widzę tam jeszcze jednego. Nie wiem ile ich jest wszystkich, ale postaram się jak najwięcej ich rozwalić. A to co? Pamiętnik kryptologa? What the... Coś tu jest na tych bagnach, ale... O co chodzi? Dobra, musimy go... unicestwić, ale wiecie co, ja kojarzę jakieś takie miejsce... coś a la... Dużo nieumarłych. Jakieś takie dziwne rzeczy. Kojarzę to właśnie na bagnach w Mrocznych Tajemnicach. Ale czy mam dobre skojarzenia, to nie wiem. No tutaj jest dużo tych... krwiopijców. O, dostaliśmy trochę siły. No. Dobra. Nie wiem, czy to są tu gdzieś jacyś nieumarli albo coś. Nie jestem pewny. Jedno jest pewne, że tych ziół tu jest pełno. I z tego co widzę, to węży błotnych też tu jest pełno. No, padaj. Kurde. Jedno czego nie cierpię w tych błotnych wężach i w ogóle w każdym potworku z Gothica to to, że większość ma jakieś dziwne swoje odporności. No na przykład jak jest się na lądzie, no to jeszcze idzie pokonać, ale gdzieś w terenie zapomnijcie.
No, na przykład tak, ten będzie się pewnie bronił przed większością ciosów. No, padaj. Dobra. Udało się. Ale dalej nie widzę tych nieumarłych, gdzieś zniknęli. A już będę musiał kończyć odcinek. Można powiedzieć, że szybko, a nie powoli. Więc się muszę zbierać powoli. Także zaraz zapisujemy, no i kończymy. I w kolejnym odcinku lecimy do Iberiona, dać mu te zioła. I lecimy dalej z fabułą. Także ja sobie zapiszę grę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.